serdecznie. Ksawery Tartakowe. Mówimy. Dawid Janowski, Czarny, dwóch Polaków. Turniej w Nowym Jorku, wielki turniej ośmiuosobowy, w tym dwóch Polaków. Dawid Janowski i Ksawery Tartakowe. Tartakowem napisał książkę turniejową o tym turnieju, skomentował wszystkie partie, podobnie jak o następnym turnieju to się odbył. Nie, to nie jest, to jest 1924, to nie to. Chyba, to się chyba pomylił, musiał być 14, no nieważne. 16 runda to rzeczywiście grano dużo tych partii. A, dobrze, 24 i w następnym roku tam potem te turnieje były, Tartakower skomentował. Jalochin skomentował, skoczek F3, D5, proszę, Tartakower, i C4, to jest jak najbardziej debiut Rytiego. Dopiero o to jest debiut Ryszarda Rytiego, nie, tam trzeba by wybaczyć. Tu mówią, że skoczek F3 to jest debiut Rytiego. Nie musi być debiut Rytiego, bo na przykład po tym może być cała gama debiutów jak najbardziej otwartych. Już nie mówiąc o innych. No i dobra, C4. I co tu grać? Co tu grać? No gramy jak Ksawery Tartakowy. Hop. Powiedzieć, że ta Ksawery Tartakowe antycypuje gambit Łożański. Mało tego, nie czeka na C5, tylko od razu gra B4. O Janowskim Tartakower napisał, to był wybitny szachista, walczył dwa razy na Mistrzostwo Świata. Doskonale grał, mieszkał we Francji, bo ten Tartakower mieszkał w Francji, że on może partię prowadzić, wygrywać, cieszyć się nią i tak się nie może z nią rozstać, że w końcu może wypuścić grana i przegrać. A5 i taki dowcipny ruch i co? Przepnął. C5. I co teraz? I co teraz nas wielki Ksawery? Wybitny polski szachista. Drugi po Rubinsteinie. Potem się dopycha Rzeszewski, Janowski na czwartym, piątym miejscu z Najdorfem, czyli Rubinstein, Tartakower, Rzeszewski, Najdorf, Janowski, i tam jeszcze, no dużo. Nie wiem, czy ci współcześni zmieściliby się w pierwszej dziesiątce, bo jeszcze Bakowski był. Długo by można. Przepraszam, a Ksawery gra nowoczesny Benoni. Odwróconymi kolorami. G6, ED4, D3, GG7. I co teraz? I co teraz? Nowoczesny ten Benoni grał. Bardzo nowoczesny. Jeżeli ktoś widział partię Harego Kasparowa, którą dzisiaj wystawiłem wcześniej, no to wie, że Benoni czarne grają G6, a tu G3. Koniec G2. Naskok małego Kazia. Roszada. I tu mają bardzo dobre, bo już to Benoni, bo już pion doszedł do B5. Teraz należało grać skoczek H6. Skoczek H6.
A6, czeka, chociaż pozycja czarnego jest trudna. Pogonię C5, jest klops. I wygrywamy, proszę, razem z naszym Xaverem. Czas start. Pion na D3. Nie wiem, czy chłopaki widzą, ale wisi pion na D3. I co z tym pionem? A no nic. Skoczek H4. Teraz idzie goniec D3. Najpierw chlup, ten głupi dziób i tu. Nie ma czasu bicia wieży. A jeżeli skoczek D3, to chlup, ten głupi dziób i tu. Policzymy figurki. Białe mają przewagę, parę gońców mają dwa gońce przeciwko mnie. Dlatego być może tutaj odszedł gońcem na C8, obiektywnie najlepsze. Ale jest spust, podciągamy hetmana. Kolejny słaby ruch, goniec F6. Nie ma czasu, czarny jest opóźniony w rozwoju. On brać czas na jakieś manewry, my wprowadzimy konisia. I kolejny ruch, już jest spust, obiektywnie dobry skoczek F6. Kombinujemy jak Xavery genialny tartakowy. Nie widzimy, Janowski ma 5 figur w domku, wyprowadził hetmana, który stoi na aucie i skoczkę, który tutaj tego tamtego. Kombinujemy. Xavery robi tu najlepszy ruch. Widać. Napada na wieżę. Teraz nie ma ruchu skoczek F6. Teraz wygrywa skoczek E3, wieża F1, ale i skoczek E4. Wystraszą się na roszadę. Goniec E7 i podziękowanie. Ten czarny musi grać F6, taki niestety szary. Teraz widzimy, że pion G6 jest słaby. Można było grać hetman E4, hetman D, zagrał hetman G3. Hetman E4 obiektywnie najlepszy. Skoczek H6. Atakujemy. Atakujemy, wciąż atakujemy. W ten sposób uniemożliwiamy roszadkę. Na roszadkę następuje ofiarka nie wiadomo gdzie, czy na E7 wziąć, czy na G6. No zobaczmy, co będzie po wzięciu na G6. Wygrano, no więc tak grać nie można. Skoczek F5, no kolejny ruch.
na hetmana. To łatwo, zdwoił piony i ładuje się na H5, nawet nie będziemy zgadywać tego ruchu, to czuję, że AT1 ładuje się na H5. Skoczek F8. No szach i szach. Wieża AE1, to wiadomo. No, bariera piątkowa, jak na rozmowie. Kto widzi, jak rozmawiać barierę piątkową centrum. Nawet proste, bo tu trzeba tego piona F5 podważyć. Skoczek nie może bić na F4, bo związany pion nie może i skoczek nie broni na E5. Król D8, no, obronił się, fair. Na F5 hetman G5. Zagrał wieża G8, no, ale to resztą sił. Bierzemy, wisi wieża. Cudowne, bo on tu nie może mu zrobić na szarę, ale mój program mu nie pokaże. Król H1, najlepszy ruch. I niszczymy go, hop. Niszczymy go, hop. Całkiem łatwy ruch. I tu pan Szachuś. Znowu robi najlepszy ruch, goniec C5, proszę, wchodzi jak masło. Hetman się nie mieści na linii 6 przed tego gońca broni. Za tego gońca już nie broni. I mamy gońca i piana więcej, ale ma tu jedno dalej. Król B8. Kombinujemy jeszcze. Otóż kombinować to kombinować do końca. Jakiś puszczak. Wieże nie grają. Mało czasu, może zatrzymać. To ma za dużo czasu, może przyspieszyć film. Puścić go na półtora, a wtedy jak puścicie na półtora prędkości, może się okazać, że się jąka. Więc może lepiej nie. To jest klasa mistrza. Karty się wybiewa najsilniejszymi ruchami. Mówię, że trzeba wziąć. Król na C8 i teraz goniec D6 będzie zagrał tu. Najprościej w świecie się poddał. Po prostu się poddał. Król B8 że na hetman D7. Marsz piona H wygrywa, skoczek A4 wchodzi jak masło. Jak weźmie, ten pion dalej idzie. No. Zobaczmy na spokojnie od początku. No to jest debiut Rytiego. To jest debiut Rytiego w czystej postaci. Tutaj się schowałem. I zrealizował to, co potrzebował. Przechodzi, to jest obrona Benoni, nowoczesne Benoni, odwróconymi kolorami. Kto ma wiedzieć, jak nie? Tartakower, który wymyślił nazwę Ben Oni. Ben syn Oni mojej boleści, syn mojej boleści. Mówimy Ben, ludzie z deficytem językowym mówią Bin. D3. Proszę.
Tu czarny to jest skończyć rozwój. Jeszcze przegranej nie ma. Wyjść konikiem, zroszować. Ale on tu naskoczył. Janowski w ogóle był bardzo wielkim optymistą i wszystkie partie grał ostro do przodu. Nie umiał grać pasywnie, się bronić. Kolejne wyjście gońcem tam o. I to ciągnie Rupiona. Chcemy zbić gońca. Rozwalamy i deroszujemy pola. Znowu nie można zroszować. Bo wisi pion. Goniec patrzy na piona. I otwieramy dwie wieże. Ten ruch otwiera dwie wieże. Dwie wieże wchodzą do nas, a tutaj to są do rzymki. Jeszcze na koniec. I po tym ruchu podziękował. No nie chciał. Nie wiadomo dlaczego. Miał prawo nie chcieć. Ja też bym się zniechęcił. Bardziej mówi o piękne miasto. Można iść na wieczorny spacer albo usiąść i Janowski palił cygara na balkonie, zamówić kolację i regenerować.